Co się stało? Bo te ostatnie wyniki, ostatnie mecze nie pokazywały, że Lech może tak zagrać w Zabrzu. No co się stało? Na gorąco ciężko mi powiedzieć. Po prostu nie zagraliśmy tak, jak przyceliśmy siebie i może kibiców. Ja też mówiłem, że chór to mi spokojnie, to pierwsze kolejki. No dzisiaj po prostu te górnie chyba nas zaskoczy troszeczkę agresywnością, wysokim pressingiem na górze i myślę, że to był jakiś tam klucz do ich zwycięstwa. To chyba przespaliście pierwszą połowę, bo w tej pierwszej połowie górnik sobie zdecydowanie lepiej poczynał na boisku. Czy lepiej? Myślę, że po prostu nas wysokim pressingiem zaskoczyli. A druga sprawa, że uważam, że te bramki, jakie dzisiaj strzelili, to szybko się powtórzą, więc dużo szczęścia też mieli przede wszystkim. Dużo nerwowości z twojej strony też w tych interwencjach. Czego to wynikało? Pogoda? Czy dużo nerwowości może w interwencjach nogami. Chciałem grać dokładnie do chłopaków, nie chciałem, by gonili. Z tego powodu być może tam 2-3 piłki faktycznie wywaliłem w aut, ale to chciałem powiedzieć, po prostu grać dokładną piłkę.